Cześć, siemacie, z tej strony Dinul. Dzisiaj pokażę wam, jak działa gra Biomutant na GeForce Now. Na wstępie z góry chciałbym was przeprosić za jakość tego materiału. Niestety niezależnie od tego, co ustawiam w equalizerze, jakie sterowniki wgrywam, mam maksymalnie 19% głośności mikrofonu, więc tutaj musiałbym założyć, że jest to już wada sprzętowa i na chwilę obecną niestety nie jestem w stanie jej przeskoczyć, a bardzo chciałbym wam to pokazać, bo gra działa na ustawieniach maksymalnych na GeForce Now w wersji darmowej. Tutaj możecie rzucić sobie okiem, grafika, wszystko na maksa i działa to fajnie. A uważam, że warto nawet na wersji darmowej w tą grę zagrać, bo ma dość częste checkpointy, więc jeżeli będziecie musieli skończyć, bo zbliży się ta godzina, nie trzeba będzie zbyt daleko powtarzać. Więc w tym materiale niestety zrobimy też mały wyjątek. Nie będę komentował gry w trakcie gameplayu, bo same dźwięki z gry mnie zagłuszą. A powiem wam, co mam do powiedzenia teraz, potem pokażę krótki fragment walki, mikroskopijny fragment dialogu, no i się pożegnamy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą grę, jest to gra, jakby nie było, niezależnego studia, Experiment 101. Oni są odłamem ludzi, którzy odeszli z Avalanche Studios, więc też ludzi oceli Just Cause. Jeśli chodzi o świat w Biomutancie, bardzo mocno przypomina mi świat wykreowany w grze Mutant Year Zero Road to Eden, którą też wam mogę w sumie polecić. A jeśli chodzi o walkę, nie wiem, czy to trafne spostrzeżenie, ja tu widzę bardzo mocną inspirację Batmanem od Rocksteady. Zwłaszcza, że zarówno ciosy wręcz, jak i ciosy bronią palną nie wymagają precyzji. W miarę wskazujecie tylko kierunek, w którym powinien atakować wasz biomutant, on już sam dobiera cele, więc też celować nie trzeba. Mnie gra bardzo urzekła światem, fabułą może nie, nazewnictwem przedmiotów na pewno. Pod koniec pokażę wam konwersację, bo to jest w miarę początek gry, gdzie zobaczycie fajne słowotwórstwo. No i jest to gra, w mojej opinii, nadająca się do relaksu, nie stawia zbyt dużego wyzwania, nie jest też aż tak banalnie łatwa, żeby nudzić. To w sumie tyle, co wam chcę powiedzieć, nie będę się tutaj rozwodził, no bo kto chciał się już dowiedzieć, na pewno rok temu, jak wyszło, obejrzał recenzję, czy to Chłaza, Energika, czy to TV Gry. Jeżeli nie oglądaliście, polecam wszystkie trzy, są naprawdę fajne. No a ja się już zamykam, puszczamy grę, zobaczycie walkę, krótką konwersację i się pożegnamy, więc jako, że nie będę w stanie się pożegnać, bo mnie gra zagłuszy, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak dacie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i trzymajcie się, cześć i miłego, krótkiego oglądania. Ten na kółkach został otoczony. Lepiej mu pomóż. Złomniście. Po nich. Porozmawiajmy z kolegą na kółkach, zanim pojawią się posiłki.
Chcę ci podziękować za pomoc w walce ze śmieciarzami. Jego głos brzmi znajomo. Nie możesz tylko skojarzyć dlaczego. Przedstawia się jako przedawniony. Wie, że jest już mocno przeterminowany, ale się nie poddaje.